Was w nowym filmie pod tytułem Babski Wieczór. Właśnie wróciłam z pracy, byłam w paczkomacie. No i co? I zaczynamy nasz babski czas, tylko muszę się ogarnąć. Słuchajcie, zjadłam na szybko kanapkę, zaraz będziemy robić coś bardziej treściwego do jedzenia, ale chciałam skorzystać jeszcze z resztek dnia, a w zasadzie z resztek światła. Była dzisiaj przepiękna pogoda i chciałam Wam pokazać, zobaczcie, moje zamówienia kosmetyczne. Tak jak mówiłam, będę teraz, słuchajcie, w najbliższym czasie starała nagrywać trochę bardziej z oddalenia, bo moja skóra wygląda teraz tragicznie, w sensie, że jest taka przesuszona i będę starała się nagrywać trochę z daleka, żeby, wiecie, Was nie straszyć. Ale postanowiłam pokazać Wam zakupy kosmetyczne i to, słuchajcie, jest do cer reaktywnych, wrażliwych, przesuszonych, no po prostu do takiej, jakiej ja nigdy nie miałam, a teraz po prostu są mi takie kosmetyki potrzebne. Anicie raz jeszcze ogromnie dziękuję, jeśli to ogląda, za pomoc w doborze kosmetyków i za wytłumaczenie, co i jak teraz się będzie z moją cerą działo. Anita po prostu jest aniołem, słuchajcie, i jest niesamowite szczęście, że w ogóle na siebie trafiłyśmy, prawda? Dobra, słuchajcie, zaczynamy od... Kurde, od paczki... nie mogę tego otworzyć. Od paczki ze Skin79. I słuchajcie, była tam dzika promocja. I trochę... I trochę zamówiłam. Poczekajcie, muszę sobie te wszystkie rzeczy wyjąć. Wyjmę to wszystko i powiem Wam, co i jak. I słuchajcie, ja sobie tak pomyślałam, bo było bardzo dużo, słuchajcie, głosów za tym, że chcecie taki filmik jak Babski Wieczór. I słuchajcie, ja sobie pomyślałam, że jeśli będzie zainteresowanie, możemy w ogóle zrobić, słuchajcie, serię takich filmików, jeśli oczywiście będziecie chciały. Tutaj mam rachunek, jeszcze jakąś próbkę. I na przykład za każdym razem możemy poruszać jakiś inny temat i bardziej się zajmować danym tematem. Dobra, słuchajcie. Ale zanim, wiecie, babski wieczór, to fajnie będzie na babskim wieczorze przetestować jakieś nowe kosmetyki. Akurat fajnie się składa. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim zamówiłam taką piankę w żelu ze Skin79 do oczyszczania twarzy. Wydaje mi się, że ona będzie fajna. Halo! No właśnie, z tym światłem teraz już tak będzie. Wydaje mi się, że ona będzie fajna, w sensie, że nie będzie podrażniała mojej cery, że będzie taka łagodna. I ona wcale nie była tania, powiem Wam, mimo tego, że była na promocji, bo kosztowała 34,90. No ale wiecie, to coś nowego, przetestuję. A dobra, jest zafoliowane. Przetestuję i na pewno będę Wam dawać znać, wiecie, że ja lubię testować nowe kosmetyki, lubię się z Wami dzielić opinią. I teraz słuchajcie, nie przeraźcie się. A, dobra, mam jeszcze jakąś piankę z Bentona z zieloną herbatą, próbeczkę, więc chętnie też przetestuję, chociaż zielona herbata, czy to mnie nie przesuszy? Nie wiem. W ogóle już teraz mam wrażenie, że straciliśmy światło, więc chyba będę musiała się trochę, poczekajcie, przesunąć. Dobra, musiałam trochę rozjaśnić i się poprzesuwać, żeby to światło było jeszcze w miarę, dlatego się będę spieszyć. Słuchajcie, nie przeraźcie się teraz tym, co Wam pokażę, ale miałam okrutnie dużą ilość maseczek do twarzy. Ja teraz będę korzystać jak oszalała z tych maseczek w płachcie, bo dopiero poczułam ich fenomen i to, jak świetnie koją cerę. Patrzcie na to. Po prostu pokażę Wam, że tak powiem, po jednym przedstawicielu każdej, którą zamówiłam. I tak, to będzie ta Seoul Girls, już ją miałam i używałam i jest bardzo spoko, fajnie koi. Tutaj też ta Seoul Girls, ale czekajcie, bo to jest przeciwzmarszczkowa. Kiciuś, proszę zostawić chrupki. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze muszę z kotem walczyć. Bo zobaczyła pudełka, a tutaj, wiecie, są te chrupki. Zamówiłam jeszcze taką, też z tej serii Seoul Girls. Tutaj mam jeszcze, ta ma super opakowanie, ale jest jakaś ogromna.
I to jest też ze Skin 79. Proszę bardzo, taka. A tu są jakieś dwa kroki, więc tego nie widziałam. To będę musiała doczytać. A, bo tu jest ampułka i maska. Tę też już miałam, te dwie, i używałam ostatnio, bardzo fajnie, łagodzi koi. Tak naprawdę, no wszystkie, słuchajcie, te maski w płachcie, no są takie kojące i teraz po prostu tego potrzebuję i teraz rozumiem fenomen takich masek. Tutaj w sumie chyba wszystkie będą ze Skin 79, nie? Taka ze śluzem ślimaka. Tutaj te Animal Mask. Powiem Wam, że jakoś ja nie mam takiego szału na te Animal, że to takie super i radosne i tak dalej. Dla mnie jednak ważniejsze jest to, żeby maska działała. I mam nadzieję, że tutaj tak będzie. Słuchajcie, otworzę sobie to pudełko. Sorry, słuchajcie, że jestem dzisiaj taka uciszona trochę, trochę taka, wiecie, spokojniejsza, ale jestem od 5 na nogach i jestem już po prostu trochę zmęczona, a kawy staram się nie pić, piłam dzisiaj jedną taką delikatną. Tutaj też z tej serii Seoul Girl, tej jeszcze nie miałam, jakieś fajerwerki też tutaj, ja mam po kilka sztuk i tutaj nie wiem dlaczego, no ona jest nawilżająca i chyba była tania, że wzięłam tyle. Proszę bardzo, polska edycja, znaczy polska reprezentacja. Jak będzie mecz polski, to sobie ją położę i pokażę Krzysiowi. Dobra, słuchajcie, kolejne opakowanie. Tu już będą takie konkrety właśnie. Tutaj będą te polecenia Anity i wiem po prostu, że mi się to sprawdzi. Poczekajcie, może znowu to pudełko przełożyć, bo bułka... Bułka zostaw. Bułka chce tu grasować. Tu są, wiecie, te chrupki. Ja nie... Kiciuś, bo cię nagram i wrzucę na YouTube, a ty jesteś niegrzeczna. Jaka ty potrafisz być niegrzeczna. Teraz, słuchajcie, będzie Barbie. Teraz będzie Bandy, jak poradzę sobie z otwarciem, jak poradzę sobie z otwarciem tego kartonika. Więc tutaj cyk. Ja to jestem jakaś bezsilna dzisiaj. Otwieramy. Czy coś widać? Kartkę widać. Proszę bardzo. Trzy produkty z Bandy. Szkoda, że nie widzicie tutaj, jak bułka siedzi. A tutaj, słuchajcie, za mną jest lustro, bo będę przygotowywać nowy projekt aranżacji salonu. I ono tu stoi, tam na górze wisi kartka, nie wiem, czy ją widzicie, ale jakby to na pewno zobaczycie w innych filmach. O, wow, ile mam próbeczek. I tak, tutaj jest emoliencyjne masełko oczyszczające anti-irritate. Ja słyszałam bardzo dużo dobrego o tym produkcie i właśnie takiego masełka będę teraz używać do demakijażu. O, dzisiaj sobie wypróbujemy je, jak to wygląda. I teraz tak, słuchajcie, zamówiłam z Dr. Skin mgiełkę tonizowanie. Ona jest z trehalozą. I słuchajcie, zamówiłam jeszcze żel do mycia twarzy oczyszczanie. I to jest właśnie gliceryna, aloes. I tutaj tak, zawiera delikatne dla skóry składniki oczyszczające, gliceryna, także kompleks synbiotyków. Pre- i probiotyki, które wzmacnia naturalną ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi, wzbogacony o nawilżająco kojący koncentrat aloesowy. Oczyszcza i pielęgnuje. Więc wiecie co? Ten ze Skin 79, taką piankę bardziej, ja postanowiłam kupić i używać jej wieczorem. To, co pokazywałam Wam wcześniej. Kurde, nie wiem, czy coś widać. Tylko na razie muszę skończyć to ze swojej z The Body Shopu z witaminą A. To też jest fajne, bo jest bardzo delikatne. A ten w pompce, obstawiam, że to będzie mieć lżejszą formułę, będę używać rano. Także tak. Tutaj mamy jeszcze... Aha, tu mamy jakieś Loft 37 i tutaj mamy... Co to jest? Kuracja SOS intensywnie kojąca, ale nie wiem, wiecie co to jest. Aha, krem wygładzający z emolientami, a tutaj mamy kremową kurację antytrądzikową z kwasem salicylowym. Dwie próbeczki i słuchajcie, okej, drugie pudełko odstawiam. I teraz w sumie najmniejsze, ale nie mniej wyczekiwane przeze mnie z Basic Lab. Otworzę sobie i zaraz Wam... Jak otworzę, to pokażę Wam, co to takiego. Tyrym, 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 tyrym. Słuchajcie, jak ja profesjonalnie to otwieram. A, widać, jak ja profesjonalnie otwieram, że nie wiem, gdzie się pudełko zaczyna. Dobra, już. Proszę bardzo. Basic Lab.
A poza tym ja sobie tak pomyślałam, że słuchajcie, że to dobrze, że ja dzisiaj jestem trochę taka spowolniona, bardziej cicha i tak dalej, skoro to ma być taki film wyciszający. A i jeszcze was ostrzegę w 15 minucie tego filmu, że on będzie długo trwał. Dobra. I słuchajcie, tym jestem podniecona, podekscytowana i podniecona. Zobaczcie. Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Cieszymy się ogromnie, że jesteśmy częścią Twojej codziennej pielęgnacji. To się okaże. Życzymy samych przyjemnych chwil z naszymi dermokosmetykami. I zobaczcie, mam tutaj dwa produkty. I tak, po pierwsze to, po co poszłam do Basic Lab, to jest serum z 10% trehalozą, 5% peptydem SNAP8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym na wilżenie i wypełnienie. I tak to wygląda. I tego będę używać od razu dzisiaj wieczorem. Kurczę, a mógłbyś aparacie fokusować, o, na tych produktach, nie na mnie. Ja bardzo jestem ciekawa, jak wygląda w ogóle ta buteleczka, bo ja miałam serum z witaminą C, ale ono było w innej buteleczce, w takiej niskiej i szklanej. A to czekajcie. O, a to też chyba jest, a tak, to jest, słuchajcie, szklane. Bardzo ładnie to wygląda. Trochę mi się kojarzy z Bielendą Professional. Fajne to, ciężka jest ta buteleczka. I to, słuchajcie, nie były tanie produkty. Czy ja tu znajdę, czy wywaliłam już rachunek? To serum i tak było przecenione, chyba z 260, albo coś ściemniam. Poczekajcie, może znajdę rachunek, to Wam powiem, a jak nie, to nie będę dodawać dramatyzmu. I coś, co mnie... Oho, dostałam... Czy ja dostałam jakiś gratis? A nie, też to kupiłam. I to, słuchajcie, bardzo mnie ciekawiło. Cały YouTube płonął i Instagram płonął, jak wyszły te produkty. Mianowicie chodzi mi o lekką emulsję ochronną SPF 50+, i lekki krem ochronny, czy coś takiego. Ja właśnie skusiłam się na tę emulsję, bo jest lżejsza. No nie jest taka, wiecie, ciężka dla skóry. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc będzie, słuchajcie, test SPF. Oczywiście, że jestem podniecona. Bardzo ładnie wygląda, ale to już jest plastik, spoko, całkiem sporo tego jest, a 50 ml, nie 30, to słuchajcie jest, nie no to jest gratis, słuchajcie, ja muszę spojrzeć na rachunek, bo tak, krem z filtrem kosztował 95,20, dobrze mówię, dostałam gratis. Serum z trehalozą kosztowało 150, bo było na jakiejś dzikiej promocji. Kupiłam też krem lipidowy na zimę, przed wiatrem i mrozem. Ja po prostu będę używać tego, jak nie będę mieć makijażu w domu. Proszę bardzo, tak wygląda. No widzicie, już światło mam słabe, już za długo gadam po prostu. Halo, halo, halo. O! I słuchajcie, dostałam spory gratis, bo to jest żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej. 99% składników pochodzenia naturalnego i to jest 100 ml, słuchajcie. Zobaczcie, naprawdę jestem zaskoczona. Moje pierwsze zakupy w Basic Lab, taki gratis. I teraz słuchajcie, tutaj jeszcze mam próbki i to jest odżywczy krem do ciała. O, a ja słuchajcie, chciałam go kupić, ale nie byłam przekonana, bo nie testowałam. A tutaj mamy delikatny żel do mycia i też na niego patrzyłam od pierwszego miesiąca życia. I on wcale nie był drogi z tego, co widziałam, więc halo aparacie. A więc słuchajcie, no jak na mnie, przyznacie, że to całkiem pokaźne zakupy produktów do pielęgnacji, bo tutaj mam cały stół zostawiony. Ale raz, że jestem bardzo ciekawa, a przede wszystkim mam nadzieję, że mi te produkty po prostu pomogą. Zobaczcie, ile tego jest. Myślę, że widać szczęście na mojej twarzy. Patrzcie, jeszcze to masełko, jeszcze, jeszcze proszę, jeszcze, zobaczcie. No, Magda zaszalała, plus próbki. Także idę to, słuchajcie, rozpakować i robimy zupę pomidorową. Mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że mam ochotę na zupę pomidorową, miałam wtedy robić, coś mi przeszkodziło, pewnie ja, ale dzisiaj ją zrobię i zjem z chamską białą bułką, także... Idę to rozpakować. No słuchajcie, minęło trochę czasu. Ja odpalam Thermomixa. Niestety nie mam nic dzisiaj przygotowanego na obiad, kolację, więc będę improwizować. Słuchajcie, dzisiaj nie będę strugać perfekcyjnej pani domu i nie będę udawać, że jak jestem od tylu godzin na nogach, to wiecie, robię pięciodaniowy obiad i tak dalej. Więc stwierdziłam, że zrobię dzisiaj tą zupę pomidorową, która za mną chodzi już naprawdę długo. Mam bułki, więc taka wyrafinowana i wykwintna kolacja będzie.
Także zapraszam do zrobienia ze mną zupy pomidorowej w Thermomixie. Chyba bardziej leniwie być nie może. Słuchajcie, zupa gotowa, film jeden się renderuje, trochę ogarnęłam, no ale słuchajcie, no jak babski wieczór, no to muszą być kosmetyki. No to jakby ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. Jestem. A że mam co testować, to będziemy testować. Ja stwierdziłam, że jeszcze wcale nie jest tak późno, w ogóle już mogę zdjąć zegarek, jolo, że wcale nie jest jeszcze tak późno i stwierdziłam, że teraz po prostu sobie razem zmyjemy make-up, I zrobimy pielęgnację nowymi kosmetykami, potestujemy sobie, zobaczymy co i jak, opowiem wam o moim pierwszym wrażeniu, a później sobie jeszcze, wiecie, zjemy zupę i pójdziemy na spokojnie na kanapę pogadać. Także teraz testy, nie, podoba, powiem wam, że ja się sama jaram i podoba mi się idea tego filmu i cieszę się, że mogę się rozgadać, jak widzicie już trochę żyłam. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, to jest odcinek testowy, więc tutaj wszystko zależy od waszych komentarzy, od waszego zaangażowania, od tego, czy po prostu ten film będzie się cieszył powodzeniem. Także jakby wiecie, no jeśli chcecie, będą kolejne odcinki, ale tak jak mówię, to zależy od was. Dobra, jedziemy. Teraz będę używać, słuchajcie, tego Anti-Irritate. To się nazywa emoliencyjne masełko oczyszczające. Ja wam już przeczytam, na pewno nie całą ulotkę. Delikatne dla skóry masełko 2 w 1 doskonale usuwa makijaż, a także oczyszcza cerę, chroniąc jednocześnie jej prawidłowe nawilżenie i wygładzenie. Pozostawia cerę odświeżoną i bardziej miękką w dotyku. Usuwa makijaż z twarzy, oczu i ust. Sposób użycia: nabierz niewielką ilość kosmetyku na dłonie i rozcierając, ogrzej go. Następnie rozprowadź na powierzchni skóry twarzy i zmyj wodą. I od razu wiecie, co mi przychodzi do głowy? Ja kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, ale było takie popularne OCM, metoda oczyszczania twarzy, olejowa. I ja od tamtej pory do zmycia takich ciężkich, bo myślę, że to będzie ciężkie, do zmycia takich ciężkich konsystencji używam zwilżonej ściereczki muślinowej i ona ma milion lat, wygląda na brudną, ale niedawno wyszła z prania. Ja też nią zmywam maseczki i po prostu myślę, że będzie mi łatwiej to zmyć. Tutaj w zestawie była też szpatułka, więc spoko, bo ja nie lubię za bardzo się dłubać. Wszystko jest zabezpieczone. I teraz tak sobie myślę, że wiecie, czego mi będzie pewnie w tych kosmetykach brakowało, no, słuchajcie, no nie ma co się dziwić. No zapachu mi będzie brakowało, to nie pachnie. Tutaj mam troszeczkę tego masła. Czekajcie, muszę to, wiecie, folikę tą odłożyć. Powiem wam, że ten mały taki kosz na śmieci, który kupiłam w Rossmanie, nie pamiętam, był super opcją. I ja sobie, o Jezu, jakie to jest, o Jezu, to jest jak roztopiony olej kokosowy. Nie mam zielonego pojęcia, ile mam tego nałożyć, szczerze wam powiem. Tyle? Dobra, no jak na pierwszy raz, to damy więcej. Dobra. Bardzo to jest miękkie. Dobra, rozgrzewamy sobie. Kojarzy mi się z konsystencją smalcu. Sorry. Troszeczkę pachnie, ale no takimi medycznymi, powiedziałabym, wyrobami. Włosy do tyłu, rozgrzewam. Bardzo to jest kremowe. To, wiecie co, to jest trochę takie olejowo-kremowe. Czy tak będzie widać? O, widzicie? Aż to się nie roztapia do takiego olejku. I teraz na twarz. Fantastycznie włosy. O Jezu, jakie... O Jezu, powiem wam, że to jest mega przyjemne. Kurde, mogłam bardziej włosy z twarzy odgarnąć. To jest mega przyjemne dla takiej przesuszonej cery, jaką ja mam. Jeju. Oto od razu u mnie zniwelowało uczucie ściągnięcia w okolicy ust i nosa. Ojojojoj. To jest taki plasterek teraz na moją cerę. Ja będę hardkorem. Położę sobie to na rzęsy, chociaż zazwyczaj takie produkty mają tendencję u mnie, nie wiem jak u was, do robienia takiej jakby mgły na oczach. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
No i masujemy, słuchajcie. Tutaj wyskoczył mi oczywiście taki pryszcz wielkości mojej głowy. I słuchajcie, masujemy pod wpływem ciepłoty ciała. To się zrobiło trochę takie bardziej jeszcze miękkie. No i teraz powinno nam rozpuścić makijaż, jak to tłuszcz. Ale mam piękną pandę. Czasami powiem wam, że się zastanawiam, znaczy zastanawiam, albo nie mogę się nadziwić, w jakim ja stanie potrafię pokazać się tylu osobom. Naprawdę, no fantastycznie. Dobra, pomasuję jeszcze trochę rzęsy, ale bardzo delikatnie. No powiem wam, że to wydaje mi się, teraz już się wiecie mądrze, bo użyłam pierwszy raz, w ogóle żadnego podrażnienia, żadnego pieczenia tutaj nie uświadczymy. Wydaje mi się, że to mógłby być mega uniwersalny produkt dla wszystkich na jesień i zimę, kiedy są takie mocne wiatry, że ta skóra jest podrażniona, nie wiem, nawet po krótkim spacerze, że jest, wiecie, taka zaczerwieniona. Ojeju, fajne to jest. Powiem wam, że kiedyś miałam jeszcze, to się chyba jakoś nazywało masełko do demakijażu z rumiankiem, czy rumiankowe z The Body Shopu. No, ale tam to było mega zapachowe, też fajnie mi się to sprawdzało. Ale później sobie uzdurałam, że od tego robią mi się pryszcze, no ale no nie. Dobra, trochę jeszcze te rzęsy pogłaszczę. I teraz tak, ja słuchajcie, robię tak, że po prostu zamoczę tą szmatkę w takiej letniej wodzie, bo ja teraz też jakoś za bardzo ciepłej, w takiej mega ciepłej nie mogę, zresztą nie lubię. W letniej wodzie i słuchajcie, zobaczycie, razem zobaczymy, co miałam na twarzy. Bardzo to jest przyjemne. Będę z przyjemnością tego używać. Szczególnie, że wiecie, ja teraz miałam podrażnioną twarz po makijażu cały dzień. Jak nie używam makijażu, to aż takiego dramatu nie ma. Dobra, nie byłam aż taka brudna. Może trochę. Powiem wam, trochę chyba powoduje mi mgłę na oczach. Bo zrobiłam bardzo inteligentnie i nie zdjęłam soczewek, no ale chciałam was widzieć. No, trochę mam mgłę na oczach. Ale nic mnie nie piecze, na szczęście. No i co, słuchajcie, pierwsza warstwa makijażu. Jeszcze sobie tutaj tak dosłownie dotknę rzęs. Pierwsza warstwa makijażu jest już zmyta. I to jest fajne w tego typu produktach, że skóra nie jest w żaden sposób podrażniona. To jest niesamowite. Uwielbiam takie uczucie, szczególnie jak mam podrażnioną. Zamykam. Bardzo przyjemne. Bardzo to jest fajne, przyjemne. To pudełko, wiecie co, odstawię, no jest puste. I teraz przetestuję sobie, pomimo tego, że ja mam jeszcze... Teraz używam, jak widzicie, resztki, naprawdę resztki, bo już codziennie mam wrażenie, że tu się skończy, tego delikatnego kremu do mycia twarzy z The Body Shopu z witaminą E. I on jest do wszystkich typów cery. Jest naprawdę fajny, delikatny, więc no powiem wam, że jeśli się nad nim zastanawiacie, to myślę, że możecie przetestować, nie jest to żaden bubel. Ale dzisiaj... Czekajcie, bo nie po to sięgłam. Ale dzisiaj użyjemy sobie właśnie tego żel oczyszczanie Dr. Skin Clinic. I to jest, słuchajcie, a to chyba wam czytałam, oczyszcza bez efektu przesuszenia i uczucia ściągnięcia na skórkę, wspiera odbudowę naturalnej równowagi, bariery ochronnej mikroflory skóry, chroni prawidłowy poziom nawilżenia na skórkę, nie narusza fizjologicznego pH skóry. Jak go stosować? Rano i wieczorem nanieść niewielką ilość kosmetyku na mokre dłonie, a następnie rozprowadź kolistymi ruchami na twarzy z myj wodą. No dobra. Zwilżam dłonie. Poczekajcie, jeszcze tylko sobie pompkę przekręcę w odpowiednią stronę. A i poczekajcie, może fajnie by było pokazać wam te produkty. I to jest tak. Bandy, to jest to masełko do makijażu. Tak wygląda. A ten żel oczyszczanie wygląda tak. Proszę bardzo. No dobra, słuchajcie, ja sobie zwilżę dłonie. Jeszcze raz włosy do tyłu wezmę. Ale miła jest teraz twarz po tym masełku. Wiadomo, że jakby to jest pierwszy etap oczyszczania. Zawsze stosuję oczyszczanie dwuetapowe. No i teraz żel. O, pachnie! On pachnie! I słuchajcie, to jest taki... No ale on się chyba nie będzie pienił.
taka trochę galaretka, no taki, no nie jest to, wiecie, taki typowy drogeryjny żel. On się, oj, on się nie pieni, zobaczcie. Bardzo delikatnie, on się nie pieni. Ale mi ten kosmetyk przypomina jakiś zapach. Wiecie co? Ta konsystencja jest, jakby to powiedzieć, piecze. Słuchajcie, to mnie piecze. O Jezu, to mnie piecze. Poczekajcie, muszę to szybko zmyć. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Ale konsystencja ma fajną. O Jezu. Dobra, to było mało miłe doświadczenie. Znaczy, wiecie, ja nie sądzę, żeby ten produkt był zły. Ja po prostu mam tak podrażnioną twarz. Więc po prostu mnie to piekło, ale chcę wam powiedzieć, że on ma super konsystencję. Nie wiem, czy kojarzycie, jaką konsystencję ma kwas hialuronowy. Taki kiedyś był bardzo popularny z biochemii urody i się mieszało go z kremami. To jest dokładnie ta konsystencja i nawet jak się zmywa, to jest takie śliskie, takie fajna konsystencja. Myślę, że wrócę do niego, jak mi się teraz trochę uspokoi, więc na razie zamykam. Trochę smuteczek. Ale słuchajcie, teraz się boję, bo mam tonik z tej samej serii, tak? No zobaczcie. Dobra, teraz spróbuję użyć tego toniku Halo Focus. A, już wam czytam, co on robi. Zawiera ekstrakt centella, azjatyka, trehaloza oraz kompleks symbiotyków, pre i probiotyki. To wam czytałam. Tonizuje, wzmacnia naturalną ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi, nawilża, koi i odświeża. Forma mgiełki ułatwia stosowanie w ciągu dnia. No, ciekawa, jaka będzie ta forma mgiełki. Co robi dla skóry? Tonizuje, wzmacnia naturalny mikrobiom skóry, nawilża, koi i odświeża, więc mam nadzieję, że będzie koił. Redukuje uczucia napięcia na skórka. To dla mnie. Jak stosować rano i wieczorem? Po każdorazowym myciu skóry. Dodatkowo także w ciągu dnia dla odświeżenia. O! Poprawy nawilżenia i przywrócenia prawidłowej równowagi mikrobiomu skóry. Chroń oczy. Ej, ale to jest fajne, bo ja mogę... Chociaż wiecie co, ja mam zawsze taki dylemat, że jak już później użyję na przykład na dzień kremu, na dzień i kremu z filtrem, to ja mam jakieś takie opory, żeby się pryskać na tym, bo ja mam wrażenie, że mi się wtedy te pory otworzą i wszystko się tam wchłonie. No ale to może wiecie, moje takie. No dobra, więc jeśli ma koić, to ja bardzo chętnie. Jestem ciekawa w ogóle, jaka jest tam mgiełka. O! I też ładnie pachnie. Pachnie tak jak tamta seria. Się boję, że będzie piekło, ale dobra. Zamykam oczy i się nie odzywam. Ja przepraszam, że ja teraz nic nie mówię, ale się zastanawiam, czy piecze. Na pewno trochę mnie kręci w nosie, ale nie, nie piecze. O, o tyle dobrze, chociaż... O, widzicie, teraz nie mam make-upu i możecie zauważyć, gdzie mam bardziej podrażnioną skórę, to w ogóle wygląda, jakbym miała zajadę, ale... Oj, trochę pod nosem piecze. Kurde, co jest? Nie no. No nie no. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo sama nie wiem. Nie no, nie piecze. Nie, ja już chyba jestem przewrażliwiona. My jesteśmy przewrażliwieni. Dobra. I teraz... poczekajcie, bo niewidzialny włos. To, czego jestem najbardziej ciekawa, znaczy każdego z tych produktów jestem ciekawa, wiecie jak to się testuje nowe kosmetyki. To jest właśnie to serum z trehalozą i peptydem Snap 8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Nawilżenie i wypełnienie na dzień i na noc z Basic Lab. Ja słuchajcie, o tych serach w ogóle tyle osób chwali te sera takie w różowej buteleczce. Nie wiem, ona jest chyba z ceramidami, tak mi się wydaje. I właśnie te z trehalozą. Ja się bardzo cieszę, że mogę je testować nawet teraz. I czekajcie. Sposób użycia. Kilka kropli serum nałożyć na twarz, szyję i dekolt. Stosować rano i lub wieczorem na dokładnie oczyszczoną i suchą skórę. Wstrząsnąć przed pierwszym użyciem. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję tylko, że mi to nie wypadnie i lustra nie wybije. Słuchajcie, tu są te takie... Słyszycie? No. Coś tam jest. Kilka kropli. No jest to rzadki produkt. Oj, bardzo rzadki. O kurde, czego to nie ma pipety? Zobaczcie, to jest... O, widać, dobra.
Nie pachnie. I nie podrażnia. O Jezu, nie podrażnia. Słuchajcie, nie podrażnia. Mamy to. Trochę się bałam już po tym żelu. Ojej, to jest fajne. Ojej, to już lubię. To już, słuchajcie, lubię. Tylko strasznie rzadkie to jest. Uważam, że takiej konsystencji sera powinny mieć pipetę, bo to jest troszkę gęstsze od wody. No i co? Bardzo... wiecie co, to jest taka konsystencja bardzo rzadka. Czuję, że już się wchłania. Nie jest lepkie, ale pozostawia trochę taki błysk, trochę taki film. Zobaczymy, jak wiecie, jak będzie później, ale no czuć, że mam coś na tej twarzy. To nie jest takie serum, które się wchłonie jak woda, że już nic nie czuć. No okej, okay, dobra, nie podrażniło. I tutaj mam ten, poczekajcie, jeszcze krem pod oczy. Jak stali krem pod oczy, to już widzicie, już nie mam wystawionego. Wiecie co, przerwał mi aparat i nie wiem co powiedziałam, ale teraz będziemy generalnie nakładać krem pod oczy i krem pod oczy z Mizona. I zobaczcie, ja tutaj mam już reszteczkę tego kremu. O tak będzie widać. Myślę, że wiecie, jeszcze mi tu na jakieś 2 tygodnie wystarczy, a później będzie coś nowego. I ja używam tego kremu tylko wieczorem, bo on jest taki dość bogaty. No zresztą ja go nakładam taką pokaźną warstwą i on, wiecie co, ani razu mnie nie podrażnił, nie szczypał i teraz nawet jak mam taką, no, bardziej wymagającą cerę, jeśli chodzi o nawilżenie czy możliwość podrażnienia, to nic, totalnie nic się z tą skórą nie dzieje. I teraz ostatni krem, żeby, wiecie, domknąć całą pielęgnację, to jest krem na zimę, ochrona przed wiatrem, mrozem od pierwszego miesiąca życia. I to, słuchajcie, jest lipidowy krem ochronny na zimę, zabezpiecza skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. To jest wiatr czy mróz? No, aż tak zimno w domu nie mamy. Krem zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego i może być stosowany od pierwszego miesiąca życia. Dzięki ultra bogatej formule bazującej na kompleksie 7 olejów z oliwek, lnianego, makadamia, kokosowego, słonecznikowego, arganowego... Czekajcie, arganowego i awokado. Krem odżywia i regeneruje wysuszoną skórę, zapewniając naturalną barierę ochronną. Pantenol łagodzi podrażnienia. Alantoina oraz trehaloza zmiękczają i wygładzają przesuszoną, szorstką skórę. Krem bezzapachowy. Formuła została przygotowana tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Nasze tuby pochodzą z recyklingu. Sposób użycia, proszę bardzo, krem dokładnie rozprowadzić na obszarach skóry narażonych na działanie wiatru i mrozu. W razie konieczności aplikację powtarzać kilkukrotnie w ciągu dnia. I tutaj, wiecie, to będzie ciężki, tłusty krem, ja tak obstawiam. Po to, żeby domknąć moją pielęgnację, żeby ten krem przetrzymał może w większości do rana, albo żeby zniwelował to wysuszanie skóry. Także fajnie, że tubka też jest zabezpieczona, że ja widzę, że tu nikt nie gmerał. O, dobra. I teraz aplikuję sobie ten krem. No nie pachnie, no słuchajcie. No to jest minus takich kosmetyków. Oj, oj, jest tłuścioszek. Oj, jest tłuścioszek. Myślę, że to będzie widać. O, proszę bardzo. O Jezu drogi. Ja zawsze unikałam takich kosmetyków, bo się bałam, że obudzę się z dużymi problemami skórnymi. Wiecie co, to jest coś w podobie, jak jest ten Aven Cold Cream. I z Bioderma też chyba kiedyś miałam takiego tłuściocha. No, ale to jest właśnie krem, którego ja teraz potrzebuję i powiem wam, że no jednak widać, że ja długo nie używałam tego typu kremów, bo on jest bardzo gęsty, bardzo treściwy, no jest tłusty, ale zobaczcie, że on się nie świeci. Ja nie rozumiem, jak do tego doszło. Ej, no trochę mnie rozbudziła ta, rozbudziło mnie, słuchajcie, to testowanie dzisiaj, bo mnie piekła twarz, a tak serio to fajne te kosmetyki niektóre. Ojej, no to jest spoko, słuchajcie, bo on jest, czuję go na twarzy, czuję, że nareszcie nie mam podrażnionej tej, na usta jeszcze nałożę, że nareszcie nie mam takiej podrażnionej, ściągniętej tej buzi. Natomiast, sorry, patrzę w lustro cały czas, bo nie wierzę, bo czuję ten krem, że siedzi, a on wygląda lepiej niż moja twarz bez tego, niż moja twarz z sebum. Trochę nie rozumiem, ale naprawdę miło z jego strony, kurde. Dobra, poczekajcie, bo ten film zdominował kosmetyki, a miała być jeszcze jakaś pogadanka życiowa.
No ale to wiecie, pierwszy odcinek to tak może być. Pierwsza rzecz, będę w kolejności. Bardzo fajne, podoba mi się już przy pierwszym użyciu to masełko emoliencyjne, oczyszczające. Fajne, pozostawia trochę mgłę na oczach, ale ona szybko znika i nie podrażnia, więc jakby wybaczam. Ale tutaj ten żel oczyszczający z Dr. Skin Clinic z gliceryną, z symbiotykami i aloesem będę niestety musiała odstawić po prostu aż moja cera trochę jeszcze dojdzie do siebie. Najwyraźniej po prostu jest dla mnie za mocne, natomiast jeśli nie macie wrażliwej albo przesuszonej skóry, myślę, że warto spróbować, bo ma super konsystencję. No nie wiem za bardzo z czym ją porównać, po prostu tak jakbyście nakładały kwas hialuronowy, trochę jakby taką śliską, mega śliską galaretkę, ale ja na razie odstawiam. Tutaj ten tonik, mgiełka, tonizowanie z trehalozą, spoko, no przywróciło pH pewnie, nie? Ale nie podrażniło, to najważniejsze, że nie podrażniło i ja teraz, że tak powiem, przesiadam się na ten tonik i będę go używać. Co później było? Później było to serum z trehalozą. Ciekawy produkt, no nie wypowiem się, wiecie, o działaniu. Nie podoba mi się to, że ma pompkę zamiast pipety przy tak rzadkiej konsystencji produktu. Natomiast ogólnie całe opakowanie mi się podoba, bo jest takie eleganckie. Dobra, krem pod oczy Mizon, tu już mogę się wypowiedzieć na temat jego działania. Nawilża skórę pod oczami, ona nie jest przesuszona, nie podrażnia w żaden sposób, nie uczulił mnie, wiecie, nie powodował żadnego świądu. Używam go wieczorem, bo ma taką, no powiedziałabym, bogatszą konsystencję i jest całkiem spoko do przetestowania. Nie jest to krem, który nagle, po którym ja nagle stwierdziłam, że wow, nie mam ani jednej zmarszczki, ale jest naprawdę spoko. Tylko ja słoiczki, to wiecie, ja tak to. I ostatnia rzecz, to jest chyba, wiecie co, moje największe zaskoczenie, bo to masełko każdy chwalił, serum, no nie powiem wam jak działa, natomiast ten krem na zimę, no to, no ja się nie świecę, rozumiecie to? No ja nie, bo ja nie, no. Także to jest moje największe zaskoczenie pozytywne, jeśli chodzi o te testy, w tym sensie, że ja się spodziewałam, że to będzie taki ciężki, lepki, świecący się tłuścioch, a nie jest, także... Będę oczywiście testować, ale już słuchajcie, temat kosmetyków na dzisiaj zamykamy. Teraz idziemy sobie nalać zupki, zrobić herbatkę i zabieram się za jakieś ploteczki, bo mam dla was dzisiaj jeden temat i nie chciałabym się mocno rozgadać, bo ja tutaj chciałabym bardziej poznać wasze zdanie. Dobra, pochowam te kosmetyki i widzimy się w salonie. Słuchajcie, przyszłam do was trochę pogadać. Mam moją Melisę, zrobiłam klimat. Mam nadzieję, że to w aparacie wszystko spoko wygląda, bo przyniosłam nam wrzosa. Musiałam przynieść specjalnie lampę, żeby nie być taka ciemna. Tam zaświeciłam lampkę. Wiecie, to wszystko po to, żeby było bardziej przytulnie niż jak jest to takie główne światło zapalone. Dzień, słuchajcie. Przychodzę z takim tematem i to też jest niesamowite. Jest ze mną Mariusz, tam jest Bułka, więc one się będą tutaj plątać cały czas. Przychodzę dzisiaj do was z takim tematem, który naprawdę sam przyszedł, bo w momencie, kiedy pytałam was, kiedy opublikowałam film, w którym pytałam was, czy chcecie w ogóle, jak wam się podoba ten pomysł, czy chcecie coś takiego, i ja szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiego pozytywnego odzewu, nie spodziewałam się propozycji tematów od was. I tego dnia, kiedy opublikowałam film, usłyszałam od znajomej z pracy dziwne stwierdzenie. Ja jakby nie będę wam mówić dokładnie jak to wyglądało, bo to jest najmniej istotne. Ale chodzi o to, że w trakcie takiej luźnej, totalnie rozmowy, ja też od razu powiem, że nie jestem osobą, która się w pracy jakoś mega spoufala i wiecie, opowiada o swojej prywacie i tak dalej, i tak dalej.
I właśnie usłyszałam od znajomej, od koleżanki z pracy: a jakie ty możesz mieć problemy? Będziesz miała dzieci, to zobaczysz, co to są problemy. I wiecie co, ja bardzo często, jak słyszę słowa, z którymi się nie zgadzam, albo słowa, które dla mnie, za przeproszeniem, są totalnie z dupy, to ja tego nie komentuję. Ja tylko kiwam głową albo oczami, przytakuję i jakby totalnie nie zamierzam się wdawać w polemikę. Halo, ostrość. I wiecie co? I tak zaczęłam się po tych słowach zastanawiać, że ja po prostu tego nie rozumiem. Ja z jednej strony nie chcę rozumieć, a z drugiej strony lubię sobie, tak wiecie, porozkminiać. I pamiętam, że zawsze na jakimś etapie życia jest trochę takie pobłażanie, trochę takie nietraktowanie danego etapu życia na poważnie, bo a pójdziesz do podstawówki, to zobaczysz, pójdziesz do gimnazjum, a pójdziesz do liceum, to ci się skończy, oj, pójdziesz na studia, to się dowiesz, co to prawdziwe życie, no ale jak zaczniesz pracę, to się skończy, zobaczysz, co to prawdziwe życie. I wiecie, za każdym razem jest coś, nie? I tak się zastanawiam, po co taka presja, że takie jakby straszenie, co się skończy, co się zacznie, no zaczyna się nowy etap życia, ale czy takie straszenie jest bez sensu? Czy to ma sens? Dla mnie to jest w ogóle bez sensu, nie rozumiem czegoś takiego. I mówienie komuś w ogóle, że jakie ktoś może mieć problemy, nie znając totalnie sytuacji danej osoby. Ja totalnie jakby, wiecie co, ja jestem zawsze wzburzona na bagatelizowanie czyichś odczuć. Jakby ja tego nie rozumiem. Na przykład, kiedy ktoś mi mówi, nie wiem, że jest czymś zmęczony, przecież ja mu nie powiem, a czym ty masz być zmęczony? Bo przecież skąd ja mogę wiedzieć tak naprawdę, jak się dana osoba czuje, nie? I kiedy ktoś mi mówi, jakie ty możesz mieć problemy, a jeszcze, tak jak mówię, w ogóle nie znając mojej sytuacji, to się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego ja mam dawać takiej osobie w ogóle przyzwolenie do tego, żeby jakby decydowała, albo żeby była wyrocznią, co jest prawdziwym problemem, albo co nie jest prawdziwym problemem? Ja, wiecie co, ja, we mnie jest jakaś taka sprzeczność z bagatelizowaniem, tak jak, o, to też jest dobry przykład, bo to jest z życia codziennego i u nas często to się dzieje. Jak ja na przykład mówię do Krzysia, że dla mnie porządek ma znaczenie, albo że dana rzecz wizualnie dla mnie ma znaczenie. Na przykład, to jest, wiecie, przykład z dzisiaj, zbił miskę Mariusza, tą taką w tym stojaku, które pokazywałam wam niedawno, że kupiliśmy. I powiedziałam, że gówno mnie to obchodzi, ma zamówić taką samą, bo po to jest ten stojak. No i przyszła dzisiaj miska, przychodzi niebieska, totalnie innych rozmiarów i mogę sobie, wiecie, obok kolejną postawić i mówię do niego, że no nie o to chodziło, tak? Ja chciałam konkretnie taką miskę, bo po coś jest kupiony ten stojak. A nie przesadzaj, miska to miska, jakie to ma znaczenie? I wiecie co? Mnie to denerwuje, bo ja rozumiem, że dla niego może to nie mieć znaczenia, ale dla mnie to ma znaczenie i ja nie liczę na to, że on mnie zrozumie i nagle dla niego też zacznie mieć to znaczenie. Ale mógłby zrozumieć, że dla mnie ma. Wiecie, o co mi chodzi? O takie bagatelizowanie, że to, że dla kogoś coś nic nie oznacza, dana kwestia, nie wiem, że dla kogoś, kurczę, nie, jaki przykład, że, nie wiem, no, dla kogoś nic nie znaczy to, jak ma trądzik, to od razu musi mówić innym, jak powinni odczuwać to, jak oni mają trądzik. Jak na przykład ja miałam problemy z cerą, to też jest dobre. Jak miałam problemy z cerą i na przykład mówiłam o tym na Instagramie, to było nie przesadzaj, ja to dopiero mam trądzik. Po pierwsze, no słuchajcie, no na Instagramie raczej nie pokazywałam się w momentach, kiedy miałam zapuchnięte oczy od płaczu, bo miałam dość patrzenia w lustro. Albo, no wiecie, nie pokazywałam się w kryzysowych momentach i nie pokazywałam codziennie, na przykład, jak bardzo mi to odbiera pewność siebie, jak czuję się źle sama ze sobą. Nie przed wyjściem do innych ludzi, tylko po prostu jak czuję się sama źle ze sobą. I ktoś mi mówi, a przestań, czym to się przejmować, tylko parę pryszczy. Nawet jeśli to byłby jeden mikroskopijny pryszcz, dlaczego ktoś ma decydować za to, jak ja mam daną kwestię postrzegać? We mnie jest mega duża niezgoda na to, bo jakby każdy ma prawo
do swojego odczuwania, a przecież my nie jesteśmy wyroczniami cudzego życia, nie? I tak samo z tym, jakie ty możesz mieć problemy, to jedno, a drugie takie straszenie, że będziesz miała dzieci, to dopiero zobaczysz, co to są problemy. To osoby bezdzietne są osobami, które nie mają w życiu problemów i wiodą, nie wiem, po prostu sielankę. Jakby, wiecie co, ja jakby nie chcę się tutaj tej kwestii bardzo rozgadywać, bo dla mnie taki komentarz z jednej strony jest niesmaczny, z drugiej strony w ogóle go nie skomentowałam do tej koleżanki. A z trzeciej strony jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Czy takie komentarze na was robią wrażenie? Bo to nie jest tak, że one mnie jakoś osobiście, tak, bolą, bo jakby ja też wam o tym mówiłam, że no ja nie jestem jakoś mega osobą, która się bardzo przejmuje, chyba że zdaniem moich bliskich, no to tak. Tylko że zazwyczaj jednak bliscy nie mówią takich rzeczy, nie? Ale jestem ciekawa waszego zdania, bo wiem, że są osoby, które każdą taką uwagę naprawdę potrafią rozgrzebywać, dzielić jeszcze na czworo, dobudowywać, słuchajcie, do tego drzewka i naprawdę się martwić takimi niby komentarzami, niby przytykiem, niby żartem, niby czymś. Jestem właśnie ciekawa waszego zdania i taki, kurde, nie do końca pozytywny temat, nie? Na pierwszy odcinek, ale koniecznie dajcie mi znać tutaj, co myślicie o tym, bo ja po prostu uważam, że takie kwestie, takie w ogóle teksty są nie na miejscu, nie znając cudzej sytuacji, to po pierwsze. A po drugie, ja bardzo nie lubię, jak ktoś za mnie decyduje, co ja w swoim życiu nazywam problemem. Ktoś może mieć problem, nie wiem, bo zaplanował sobie zrobienie pomidorowe i nie ma pomidorów w sklepie i to jest jego problem. I dla niego to jest największy problem, bo to jest jego problem. I ja rozumiem, że dzieci na świecie głodują, są wojny i tak dalej, ale to jest jego problem i też ma prawo to przeżywać. Wiecie, o co mi chodzi, może teraz już trochę za grubo pojechałam, ale myślę, że ci, którzy chcą mnie zrozumieć, to na pewno zrozumieją, a ci, którzy nie chcą, to nawet nie będą próbować. No ale tak, słuchajcie, kończę dzisiejszego vloga, dzisiejszy babski wieczór, bo no powiem wam, że obawiam się, ile się tego materiału nazbierało, bo ten mój unboxing tych wszystkich przesyłek i tych wszystkich pudełek może się okazać dość długim. I powiem wam, że teraz jak jadłam zupę, to się sama śmiałam do siebie z tego testu, że z tym żelem. Jestem ciekawa, czy ja w ogóle miałam jakąś podrażnioną twarz, czy nie, no ale widzicie, no to jestem ja i to są po prostu moje filmy. Jeśli, nie wiem, szczypie mnie jakiś żel do twarzy, to ja nie zamierzam udawać, że jest inaczej. Cześć. Prawda? Ty też byś nie udawał, ty byś nie potrafił udawać, ty jesteś bardzo szczerym psem. No, także słuchajcie, tak jak powiedziałam, to jest taki... Ale nie biegaj mi tu przy statywie niewychowany psie! Nie. Wyjdź mi z tym. Proszę bardzo, do widzenia, żegnam. Teraz jest me time. Self-care i takie inne. Poza tym nie mam dzieci, to nie wiem, co to problemy. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, to jest taki pierwszy pilotażowy odcinek babskiego wieczoru. Ja widziałam go w ogóle inaczej, ale nie sądziłam, że dzisiaj odbiorę tyle kosmetyków, więc stwierdziłam, że nie będę czekać do normalnego vloga, bo też nie do końca wiem, kiedy będę nagrywać, że nie będę czekać do vloga, że zrobimy sobie taki babski wieczór. No są różne, tak? Mogą być i zakupy kosmetyczne, może być testowanie jednego produktu, a może być omawianie starych kosmetyków, bo zawsze, jeśli oczywiście, właśnie to też zaraz powiem, jeśli oczywiście byłybyście zainteresowane, to zawsze jakieś kwestie kosmetyczne chciałabym poruszyć, bo słuchajcie, jakby ja uważam, że kobieta używa kosmetyków przede wszystkim, powinna w moim odczuciu używać dla siebie, dla własnego samopoczucia, dla poprawy nastroju, dla efektów wizualnych, dla siebie. Nieważne z jakiego powodu, ale dla siebie i fajnie by było w tym odnaleźć przyjemność. Dlatego uważam, że wiecie, ten wieczór z Meg, czy tam babski wieczór, to po prostu jest taka chwila dla nas, chwila dla siebie. Też możecie sobie nałożyć maseczkę, możecie sobie robić pedikury, możecie, nie wiem, sprzątać sobie w rajstopach, w sukienkach, czy prasować. No nie wiem w sumie, czy prasowanie to takie... No ale może ktoś lubi. Wiem, że są osoby, które prasowanie uspokaja, więc szacun. Ale właśnie to jest, wiecie, taki pilotażowy odcinek i jeśli chcecie, żeby pojawiało się więcej takich odcinków, oczywiście to nie byłoby 5 w tygodniu albo nawet 1 w tygodniu, no nie, no raz na jakiś czas, może 1 w miesiącu,
to by była chyba taka optymalna ilość, to koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, jak wy byście to widziały, jak byście chciały, żeby to wyglądało, albo co chciałybyście, żeby te filmy zawierały. Jestem naprawdę mega otwarta, a z drugiej strony mega podekscytowana, bo bardzo mi się ten pomysł podoba i słuchajcie, ja chciałabym to kontynuować, no ale tutaj oczywiście wszystko zależy od was, więc jeśli chcecie takie odcinki, koniecznie mi dajcie znać. A może macie jakieś propozycje tematów? Pojawiły się już fajne propozycje, na przykład, to było super ujęte w ogóle, babski wieczór, chłopskie tematy, rozmowy o facetach, więc może chcecie w tę stronę. No nie wiem, dajcie mi koniecznie znać, jestem bardzo ciekawa waszego zdania tutaj na temat tych filmów, bo tak jak mówię, to jest cykl dla nas. I tutaj się tylko relaksujemy. Możemy sobie leżeć z maseczką, możemy, nie wiem, jeść coś dobrego. Nie wiem, to są po prostu filmy, których nie oglądamy przy obowiązkach. A w sumie jak chcemy, to oglądamy, nie? Ale główne założenie jest takie, że to jest dla nas relaks. Tak, trzymam tą herbatę, jeszcze się nie napiłam. I słuchajcie. Mój piękny jesienny kubek. Ja już nie będę przedłużać. Fokus też widzę. Ja już nie będę przedłużać, będę się dzisiaj z wami żegnać, bo boję się długości tego filmu. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście na tak, jeśli chodzi o babski wieczór. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. No i dajcie też znać, co myślicie o tym, a jakie ty masz problemy. Będą dzieci, to zobaczysz. Ale to wiecie, tak na spokojnie, bo ja wiem, że człowiek może się zakotować, jak coś takiego usłyszy, ale... Na spokojnie. Dobra, mam nadzieję, że widzimy się już w normalnym vlogu za chwileczkę. No i być może w babskim wieczorze. Jezu, jaki rym na koniec. Pa!